Cześć, tu Polygon TV. Witajcie w konkursie zwierzęcym miesiąc kwiecień. 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 No i co, czołówka, nie? Cześć, witamy po czołówce i zapraszamy do niezwykle fascynującego programu. Tak. Zaczynamy zdjęcia z Facebooka. Nie ma. No kurczę, no, nie ma nic. MD Elias, nie ten. Może coś mu napiszę. Napisz mu co tam. Po klikach. Po klikasychy się pisze, nie? Aha, czekaj. Nie mogę usunąć. Nie da się? A jeszcze powinienem tak z dużych litek pisać, ale... No to w następnym miesiącu dowiemy się, co napisze pan MD Elias, specjalista od YouTube. No, marketingu. Zobaczymy, co tam ma do powiedzenia ciekawego. No, co tam u niego? Kończymy sekcję zwierzęta z Facebooka. Chcesz coś powiedzieć jeszcze dodatkowo, czy nie? O Facebooku nic nie mam do powiedzenia, nie korzystam z tej platformy. No to sekcja zdjęcia z Gmaila. No. Dzięki. A. Spoko. Strasznie dużo mamy powiadomień od Allegro. Za to. No. A to jeszcze z tego poprzedniego. No. Dobra, to później popatrzę, posprzątam. No. No to spoko. No to dzięki wszystkim za obejrzenie i... Dobra, to jeszcze tak. Ale no, szybko mi się bateria też zaczęła kończyć. Chcę, że przygotowany do nagrywania jesteś. Dobra, banany. Banany rosną na drzewach. Mimo swej imponującej wysokości 5 do 9 metrów, banany nie są drzewami. Co? O tym, czy roślina jest uprawiona do nazwy, noszenia nazwy drzewo, nie decyduje bowiem jej wielkość. Ponieważ ich części nadziemne nie są tak trwałe jak części nadziemne drzew, banany należą do bylin. Ich olbrzymie liście, długość przekracza nieraz nawet 5 metrów, a szerokość może osiągać 1 metr. Tworzą swymi sztywnymi pochwami pusty w środku, tak zwany pozorny pień. Mniej więcej w rok po liściach pojawiają się kwiaty zebrane w ogromne grono. Przebija się ono przez ów pozorny pień i rozwija kwiaty w kątach czerwono-brązowych liści nośnych, które następnie opadają. 3 miesiące później owoce banana są już dojrzałe. Nadziemne części byliny obumierają, ale podziemne bulwiaste pędy kłącza wypuszczają nowe latorośle. Banany stanowią jeszcze jedną ciekawostkę botaniczną. Mimo że ich smaczne owoce nie pokrywają się z potocznym wyobrażeniem o jagodach, są one nimi. Botanicy posługują się inną definicją jagód niż sprzedawcy owoców. Patrz strona 60, do której dojdziemy kiedyś. Czarne kropki w żółtym miąższu to resztki torebki nasieniowej. Roślina rozmnaża się wegetatywnie, to znaczy z odrostów. No, czyli banany to jest trawa tak naprawdę. To barówka. To jest, no... To nie jest drzewo, to jest... Jest taka wielka trawa, a owoce banana to tak naprawdę są tak jak pomidory. Łamiące wiadomości. Nieźle. Ale powiem ci szczerze, że strasznie dziwnie było to napisane. Tak? Strasznie... Nie, dziwny, że szyk zdania też i... Jak sobie jeszcze raz to przesłuchacie, co przed chwilą powiedziałem, to... Ja się... nie wiem. Parę razy... A że to z Google Translate ktoś wziął i ten... No chyba tak, bo to patrzyliśmy, jak pierwszy raz się to pojawiło, to patrzyliśmy chyba, że to było wydane... Tak, oryginalnie to jest było wydane w Niemczech.
Więc ja nie wiem, czy ktoś po prostu nie przetłumaczył słowo w słowo tego z niemieckiego i nie pomyślał za bardzo nad redakcją później tych zdań. Może tak być. Bo szczerze mówiąc, to ta ciekawostka o tych bananach była tak napisana, że się parę razy zatrzymałem, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Ale no. A ty coś chcesz powiedzieć, kolego? Kiedy prowadzisz biznes na skalę globalną, wiesz, że najbardziej liczą się kontakty. W Selenie każdego miesiąca odbywamy setki spotkań z menedżerami, z pracownikami, z klientami Seleny w ponad 100 krajach świata. Greetings from Texas, Christoph. I hope to meet you soon at our Titan Professional Marketing Meeting in Poland. A közös ötletelést szeretem a legjobban. Nem sokára találkozunk Lengyelországban, a Global Marketing Meetingen, ahol bemutatjuk, hogyan fogadták a Titan Professional pozícionálását Magyarországon. Vemos em breve na reunião da operacionais. Até lá, irei partilhar as inspirações com os nossos utilizadores portugueses da Keylosa. Neden merhabalar. Sizlere bugün Türkiye pazarındaki Titan Professional ürün ailesini ve yaptığımız pazarlama aktivitelerini anlatacağım. Polonya'da görüşmek üzere. 好开心哦，我们可以很快有速的、快效的见面呢。 对于我来说，这非常重要。我最热切的向你致意。 Olá, estamos muito ansiosos para conhecer você na Polônia. Falaremos muito sobre finanças. Por enquanto, grande abraço do Brasil e até lá. Қазақстаннан сәлем. Мен сіздермен Польшада кездескім келеді және өз елімдегі құрылысшыларға арналған Titan Professional портфолиосын әзірлеу туралы сөйлескім келеді. Me voy a Polonia. Estoy encantada de acudir a un encuentro de marketing. Los productos que los salón merecen. Saludos desde España. Świat jest gotowy na nowy transkontynentalny port lotniczy w Polsce. Polscy przedsiębiorcy widzą w centralnym porcie komunikacyjnym kluczowy impuls do dalszego rozwoju ich biznesów, impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Selena deklaruje 100 lotów w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania nowego lotniska. Czas na CPK. Wiem, że ptak pluszcz może chodzić pod wodą. Chodzić pod wodą? No. No człowiek też może w sumie chodzić pod wodą, nie? Ale tak, nie robi jak kaczka, że tam psz. A wodzie tylko pod wodą. No tak, pod wodą, nie? Że się zanurza. Że jest zanurzony, tak? Nie. No. I chodzi pod nie. I ma trzecią powiekę, żeby widzieć pod wodą. Nie, no ale w sumie to mogą przecież zwierzęta chodzić pod wodą, nie? Pod dnie. Żółwie też pewnie tak robią. Czy... Ludzie też tak robią, nie? Przecież... No, zdarza się czasami. Że mają ten kombinezon taki na tym kablu z tym... Z taki okrągły z tym... Tak. Jest taki starożytny kombinezon taki okrągły na głowę i masz taki kabel z powietrzem. I wtedy chodzisz pod nie, nie? Dobra, może jeszcze zobaczymy, czy komputer... Może komputer nam zgłosi zdjęcie, to przynajmniej będziemy ratowani. Wyślij... Rzęta na konkurs. Na konkurs zwierzęcy, mógłbyś powiedzieć. No ja to zwierzęta, nie? No to zaraz napiszę na konkurs zwierzęcy. Piękne. Ale to nie są... Co to jest? Są obrazki, jakieś... Zdjęcia... Zwierząt. A, bo ty mu napisałeś, żeby po prostu zwierzęta wysłał, no. No, to sobie tam poszedł na łatwiznę i narysował, zamiast zrobić zdjęcie. Co za... 6.5 hours later. Co się mu długo to idzie? Działasz? A few inches later. No kurczę.
No coś się zespuło. No coś się chyba wykrzaczyło. Niego. O. O. Wow. No. A czemu to akurat takie zwierzęta dziwne? Co? Piękne zwierzęta. A to może wymyśl jakieś zwierzę jako takie ciekawe i fajne. Fotorealistyczne. Ale kurczę. Przedodawać wszędzie. Coś bije młotkiem. Nie wiem, czy to słychać. A? Słychać? To przepraszam, widzowie. Co? To jak z World of Warcraft, takie zwierzątko. I takie, żeby go jeszcze nie było nigdzie. No bo teraz, no to nie wiem. Słucham? Nie popisał się specjalnie. Stop creating image. Do roboty. Nie bądź taki niemiły do niego. Jak będzie... Jak będzie bunt maszyn, to wiesz, on to zapamięta wszystko. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe się wyrysowało. No. Rysio, karpo, jeleń. Zdjęcie Świni. No, całkiem bym powiedział całkiem dobre. No. Człowieko niedźwiedzie świnie. Nawet palce się zgadzają. No. I zrozumiał z całego takiego słowa. Nice. To byś chciał jakieś zwierzę? Co podać? Czy... Nie, ja nie wiem. Człowieko niedźwiedzie świnia chyba wyczerpała moje te... Nie jestem aż taki kreatywny. Ja to wiesz, jestem prostym człowiekiem, no to bym znowu człowieka małpę chciał. Patrzę tu człowiek małpa, największy zbrodniarz wojenny. Albo coś takiego, nie? O. Ale to... No. Wygeneruj jeszcze raz, ale tak jakby to było narysowane w MS Paint. Ciekawe, czy taki styl ktoś próbuje. Styl MS Paint? Styl MS Paint, no. No ciekawe. Żeby spray był na przykład. Co może być? Spray, żeby był pędzel. A. Error creating image. Co? 7 minut? Dobra. Czemu? Co? Nie wiem. No ktoś musi spróbować jakieś oszustwo zrobić chyba na to. Spróbujemy jeszcze, ale... Miałeś takie coś wcześniej? O. O. I to jest dział. Mieliśmy na poprzednim konkursie. Nie, znowu to samo. No to... Dzięki. To napisz mu, dobra, dzięki komputer, ty leniu. Co za leń. Mówiłem, żeby do roboty szedł. No.
No to... A to... No to chyba tyle, nie? No... Nawet komputer nie chce z nami gadać. Bez sensu. No... Komputer. To dzięki i do zobaczenia. No, dzięki. Trzymajcie się w następnym odcinku naszych przygód. Cześć. Cześć, dzięki za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie uczestniczyć w tworzeniu treści na kanał, możecie wysyłać nam zdjęcia zwierząt na konkurs zwierzęcy. Wszystkie linki są w opisie. Możecie wysłać nam na maila polygon.tv@gmail.com. Możecie nam wysłać na Instagramie #polygontv oraz możecie nam wysłać na Facebooku i wysyłajcie zdjęcia zwierząt. I rozwiązanie następnego konkursu będzie wtedy, ponieważ robimy to zawsze w pierwszy weekend każdego miesiąca. Także macie czas do wtedy. Cześć! Cześć.